to zaczynając cudownie ten poniedziałek, zacznę od małych wspominek. Powiedz mi, od małego tak naprawdę grałaś w rodzince zastępczej, w rodzinie zastępczej. Jak w ogóle wspominasz ten okres? To było bardzo przyjemne doświadczenie, a czasami ciężko jest mi uwierzyć, że to było już ponad, zaczęliśmy ponad 20 lat temu, a właściwie 15 lat temu, mniej więcej 15 lat temu skończyliśmy zdjęcia. I to jest takie wzruszające dla mnie, że ciągle ludzie pamiętają ten serial. Nawet teraz, podczas weekendu, byłam na Warmii i tam wchodzę do sklepu spożywczego, wchodzę do jakiejś restauracji i są osoby, które dalej mnie kojarzą. Więc to jest cudne. To jest jakby kawałek takiej mojej też historii. Ja się absolutnie od tego nigdy nie odcinam. Wiem, że to się będzie za mną ciągnąć do końca życia pewnie, ale uważam, że to jest coś wspaniałego. Ja bardzo dobrze wspominam ten okres. Myślę, że to był bardzo kultowy serial. Sam, może to nie są moje czasy, ale bardzo dobrze znam całą obsadę i to, co się działo po prostu w filmie, więc nie dziwię się, że ludzie mimo wszystko gdzieś tam cały czas po tylu latach od emisji nadal gdzieś tam pamiętają. Ciągle lecą powtórki, więc właśnie tak jak mówisz, no nawet osoby w twoim wieku, czy nawet młodsze, ciągle mają możliwość, żeby do tego serialu wracać. I chyba takim największym sukcesem tej naszej przygody było to, że my naprawdę bardzo lubiliśmy tam razem pracować. Ja do tej pory bardzo mocno przyjaźnię się z Michelle Jargal-Sajkhan, która grała serialową Zosię. Jesteśmy bardzo blisko ze sobą, ona mi bardzo pomaga, bardzo, bardzo mnie wspiera, bardzo się przyjaźnimy. Z Olą Szwed tak samo spotykamy się, kontaktujemy się ze sobą. Więc to jakby pokazuje, że przez tyle lat udało nam się naprawdę wypracować takie przyjacielskie relacje. Właśnie trochę wyprzedziłaś moje pytanie, bo chciałem się zapytać, czy masz jeszcze po tylu latach z kimś kontakt, ale no to już odpowiedź mam. Tak, ale z Michelle to jest do tego stopnia, że my potrafimy i razem wyjeżdżać na wakacje, a mamy też takie okresy, kiedy widujemy się dosłownie codziennie. Spotykamy się, obiecujemy sobie, że już następnego dnia, no nie ma sensu, żebyśmy się widziały, bo już jesteśmy na bieżąco z tym, co się u nas wydarzyło. I tak dzwonimy do siebie wieczorem, mówię, Michelle, może masz ochotę wpaść do mnie jednak na kolację. No dobrze, jednak do ciebie wpadnę. Więc to jest, tutaj naprawdę jest wręcz taka siostrzana relacja. Tak naprawdę, gdyby nie to, że spotkałyśmy się tam na planie, pewnie nigdy nie miałobyśmy możliwości, żeby się poznać.